Witajcie w kolejnym odcinku z budowy Lego Miasta. Dzisiaj budujemy remizę strażacką. Dokładnie to ona będzie stała w tym miejscu. Także zapraszam Was na kolejny odcinek z budowy Lego Miasta. No dobra, zacznijmy od podstaw, czyli od tego, jak w ogóle będzie wyglądać nasza remiza. Myślę, że większy teren będzie zajmować garaż. A tu z boku będzie wejście, nie wiem, przybieralnia, biuro jakieś, cokolwiek zmieścimy. Tyle miejsca zajmuje wóz strażacki, więc mamy około, nie wiem, 6 studów na resztę. W tym miejscu będą stały drzwi, tutaj będzie ogólnie chodnik, tu on będzie się kończył, w tym miejscu tu będzie ściana i dalej będzie szedł do kolejnych budynków, tak jest plan. Brama to będzie ta typowa brama ze starych zestawów, właśnie remis z Lego City. No mam tylko takie elementy, więc dzisiaj tej bramy niestety nie skończymy. Z tej strony zbudowałam już bardzo wysoką ścianę, więc idealnie tutaj po prostu się mieści wóz strażacki. I właśnie on tutaj będzie stał. Teraz tylko wystarczy to dodać w tym miejscu. No i jakoś to wygląda, widzów. To będzie bardzo ciasny garaż ogólnie. Dodałem takie tutaj czerwone elementy, myślę, że to dobrze wygląda. Coraz lepiej, widzowie, to wygląda. Dodam też tutaj taki wielki znak, że to straż pożarna, żeby wszyscy skumali. To jest z zestawu 4+, który rozłożyłem, bo tam było bardzo dużo ciekawych elementów. Teraz trzeba się wziąć za tą ścianę tutaj. Zobaczcie, jak spoko wygląda ta szafka, tak? Wydaje mi się, że nowocześnie. Tutaj jeszcze dodałem cegły, bo w tym miejscu właśnie jest ten tunel, który robiliśmy w ostatnim odcinku. Ej, no nie no, wydaje mi się, że dobrze to wygląda, nie? Tutaj jeszcze na końcu sobie jakieś biurko zrobimy dla szefowej. No i tak naprawdę to by było tyle, nie? Dobra, widzowie, tutaj dodałem taką kolumnę, żeby to wszystko w tym miejscu podtrzymywało. Jest biurko, jest takie coś w stylu kuchni małej, po prostu jest patelnia i jest jajo na twardo i tutaj też, jakieś jajko, tak? I tutaj też mamy obraz. Także tak to się prezentuje na dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnym odcinku na tym kanale w czwartek. Wpadajcie też na moje pozostałe kanały. Nara!